kochani, w kolejnym mierzonym plus size haulu. Dzisiaj tych rzeczy nie będzie bardzo dużo, bo raptem 4. Ale miało być ich więcej. Miało być 5 plus 1 plecak, ale nie dotarł. Okazało się, że się wyprzedał. Moi wspaniali przyjaciele z Rosgal przepraszali mnie bardzo. Stwierdziłam, że ja już nie będę czekać, aż oni mi cokolwiek innego na zastępstwo doślą. Tylko pokażę wam to, co wysłali mi tym razem i co tym razem wybrałam. I możemy zacząć od tego, co aktualnie mam na sobie, czyli od tego przefantastycznego szarego swetra. Uwaga, skrzyżowaniem tutaj przepięknym na dekolcie. Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest to, że to jest naprawdę dobrej jakości sweter. On ma naprawdę bardzo fajny ten splot, nie ma żadnych wiszących nitek, jest naprawdę super wykonany. Jedyne co, ja go zamówiłam w rozmiarze 5XL i on się wydaje troszeczkę na mnie za duży. Nie wiem, czy to moje wrażenie tylko, czy o co chodzi, ale tak, ja go sobie tutaj rękawki podwijam, bo jak są tak opuszczone, to nie wyglądają aż tak fajnie. Natomiast tak, to jestem z niego naprawdę mega zadowolona, dlatego że on jest ciepły, ma bardzo ciekawy ten przód. Oczywiście trzeba będzie pod to nosić jakąś koszulkę, bo sam w sobie to raczej nie będzie wyglądało tak bardzo dobrze. Przynajmniej na pewno nie nosiłabym go tak do pracy, żeby całym dekoltem tutaj świecić. To się nie przystoi, nie przystoi po prostu. Kolor jest bardzo ładny, żałuję, że nie ma go w innych kolorach, aczkolwiek ja się w szarościach bardzo, bardzo dobrze czuję, tak więc jak najbardziej jest to zdecydowanie rzecz na plus. No nie wiem, jak wam się podoba. Jest takiej długości, takiej odpowiedniej, ani za długi, ani za krótki, ale jednocześnie bardzo fajnie maskuje to wszystko, co chciałabym ukryć, więc myślę, że no, mnie się podoba. W każdym razie na pewno będę w nim chodzić tej zimy, ale czekam też na wasze opinie, jak zawsze, na temat każdego z tych przedmiotów, albo raczej z tych ciuchów, które wam dzisiaj pokażę. Drugi sweter, który zamówiłam, jest taki, powiedziałabym, zwyczajny. To jest taki pudrowy, zgaszony róż i ten sweter ma takie delikatne dziurkowania z przodu, ma dekolt w serek, również jest w rozmiarze 5XL, ale on już wydaje się być nieco mniejszy. Oczywiście tutaj rękawy również lubię sobie i wolę sobie podwijać, bo lepiej się tak w nim czuję niż w takich opuszczonych, ale już są jakby bardziej ciaśniejsze, po prostu są ciaśniejsze niż w tym szarym swetrze. Ja w ogóle swego czasu bardzo pokochałam ten kolor i dlatego właśnie zdecydowałam się konkretnie na ten sweterek. On ma, też jest bardzo dobrze wykonany, tutaj też nie ma żadnych odstających nitek, niczego takiego, ale już jest, wydaje mi się, nieco cieńszy od tego szarego, który aktualnie mam na sobie, tak więc trzeba na to zwrócić uwagę. Pod niego też można coś zakładać, ewentualnie cielistą bieliznę, żeby przez te dziurki, które tutaj są, nic nam jakoś za bardzo nie wystawało, bo nie będzie to wyglądało po prostu fajnie. Ale tak, to jest kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona w ogóle, robiąc wam już w tym momencie taki delikatny spoilerek. Jestem mega zadowolona z tego zamówienia, tylko jedna rzecz nie jest do końca trafiona i taka, jak myślałam, że będzie, ale myślę, że jakoś ją tam ogram. Tą rzeczą jest taki bralet. To jest bralet, który, ja przyznam się szczerze, zgapiłam od Bugi, bo u niej go zobaczyłam. Ona pokazywała go w komplecie z taką sukienką, którą sobie też chyba zamówiła na Rosgal i bardzo mi się spodobał. Natomiast ja coś źle wymierzyłam albo coś, bo znowu wzięłam 5XL i on jest na mnie troszeczkę za duży. Jest na mnie w obwodzie za luźny, nie wygląda aż tak dobrze. Jego nie będę wam pokazywała może na sobie, bo jakoś nie wiem. Nie czuję się z tym do końca okej. Tak więc musicie mi uwierzyć na słowo. On jest tutaj, po prostu zresztą widzicie, jaki on jest tutaj duży. No on jest po prostu na mnie, jest za luźny, ale myślę sobie, że może jakoś go uda mi się uratować, bo sam tutaj ten motyw z przodu tej koronki, tego wzorka jest naprawdę super właśnie pod jakieś takie swetry w serek, które będą jakoś go tam odsłaniać i eksponować. Myślę, że to byłby naprawdę bardzo fajny smaczek i fajnie by to wyglądało, no ale tak jak mówię, jest na mnie po prostu za luźny i nie wiem kompletnie, jak to się stało, bo wydawało mi się, że będzie okej, a tymczasem okazuje się, że powinnam zamówić przynajmniej rozmiar mniejszy, o ile nawet nie wiem, czy nie dba. No coś źle spojrzałam, ale to wiecie, rzadko się zdarza, żeby coś było na mnie za duże. Raczej jest za małe, tak więc to się jeszcze da uratować.
za małego nie rozciągniesz. To można zawsze jakoś tam, wiecie, zwęzić. No i teraz możemy przejść do okryć wierzchnich. Pierwsza to jest taka, nie wiem czy mogę to nazwać bomberką, taki, kiedyś to się na to mówiło flek. Mój brat przynajmniej tak mówił, no, jak pierwszą tego typu kurtkę sobie sprawił. I to jest taka kurteczka moro. Wy mnie chyba w moro nigdy nie widzieliście. Ja sama siebie w moro za bardzo nie widuję. Tak więc może być to ciekawe doświadczenie. Ona jest w rozmiarze idealnym, bo ja się super jestem w stanie w niej zapiąć, aczkolwiek to nie jest kurtka, którą ja będę nosiła zapiętą. To jest pewne, dlatego że w przypadku takich krótkich kurtek, a ona zdecydowanie do takich należy, jakoś w mojej ocenie nie wygląda to do końca dobrze, jak one są zapięte, bo tam z tyłu zawsze jakoś tak dzielą sylwetkę na 10 tysięcy części, bo jeszcze zawsze jakiś tam sweter czy coś wystaje, więc no nie. Ale tak, super mi się podoba. Jest z takiego, właśnie nie mówię wam składów, dlaczego ja wam nie mówię składów? Ona generalnie jest z Kismilka. Ja już wam kiedyś pokazywałam bomberkę z Kismilka, tą taką, którą mam fioletową. I tu jest kolejna kurtka z Kismilk, która naprawdę mi się fajnie sprawdza. 97% bawełny i 3% spandeksu, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny skład. Mega mi się to podoba, jest dobrze wykonana. Tutaj też nie widzę jakichś odstających nitek albo innych, wiecie, atrakcji tego typu. Tak więc naprawdę jestem z niej mega zadowolona. Jest dosyć gruba, ja nie wiem czy ona na... Wydaje mi się, że jeszcze teraz nawet spokojnie będę mogła w niej chodzić. Nie wiem też zresztą, jaka już pogoda panuje, jak oglądacie ten film, bo to się tak ostatnio drastycznie zmienia, że ciężko przewidzieć. A swoją drogą chciałam wam pokazać jeszcze przy okazji naszyjnik, który mam. To jest naszyjnik ze znakiem zodiaku. Moim znakiem zodiaku jest panna. Dostałam go od Łobuzów. Możecie te naszyjniki zakupić w ich sklepie. Mała przerwa na reklamę. Nie, ale chciałam wam o tym powiedzieć, bo bardzo mi się ten naszyjnik podoba i uważam, że z tym swetrem nawet dosyć fajnie wygląda, pomimo mojej krótkiej szyi, ale to moje osobiste odczucie. Wracając do kurtki, naprawdę mega mi się podoba, jak widzicie, skład ma dobry i pomimo, że tutaj jest metka Rosgal, to ona jest właśnie z Kismilk, co tutaj możemy na metce zobaczyć. Ma taką kieszonkę tutaj na rękawie, co też jest całkiem spoko, no i normalne kieszenie z boku. No moim zdaniem bardzo, bardzo fajna do takich, wiecie, sportowych stylówek. Myślę, że będzie mi się ją bardzo dobrze nosić. No i ostatnia rzecz, to jest płaszczyk. To jest płaszczyk beżowy. Płaszczyk beżowy z kapturkiem. On jest wymięty, no bo ja te wszystkie rzeczy tak naprawdę wyciągnęłam prosto z paczki. Zmierzyłam je tylko, żeby nagrać przebitki. I tyle z tego było. Tak więc proszę, nie opierdzielajcie mnie, ale tak mi jest za każdym razem najłatwiej, żeby jak najszybciej to dla was zrobić. On jest również w rozmiarze 5XL. Nie! Przepraszam, on jest w rozmiarze 3XL i on już jest z marki Rosgal. Wszystkie pozostałe rzeczy, które wam pokazywałam, z tego co pamiętam, mają właśnie markę Rosgal tutaj wszytą na metce. Jedynie ta kurtka jest z Kismilka. Zaraz poszukamy sobie meteczki wewnętrznej, żeby tutaj ogarnąć składzik tegoż oto gadka. No jest metka, ale składu to na niej za bardzo nie ma. Jest tylko, żeby nie wybierać, tam różnych innych pierdół nie robić. W każdym razie wydaje mi się, że ten materiał jest naprawdę całkiem, całkiem spoko. Tak jak mówiłam, on ma taki beżowy kolor. On nie jest za bardzo taliowany. To jest raczej taka pudełkowa forma, która, zdaję sobie sprawę, może troszeczkę poszerzać niestety. Podoba mi się to, że ma fajne, głębokie kieszenie na boku. Podoba mi się to, że ma kaptur, dlatego że czasami ten kaptur po prostu jest potrzebny. Spokojnie się w nim zapinam. On, gdyby był taliowany i był bardziej dopasowany do sylwetki, podejrzewam, że byłby lepszy, bo przez to, że ja mam szerokie biodra, no to i on musi mi na tych biodrach być odpowiednio dopasowany, a raczej luźny, no to przez to ta góra jest taka troszeczkę
wiecie, właśnie też luźniejsza i może nie do końca to aż tak dobrze wygląda, jak powinno, ale ja czuję się w nim całkiem spoko i myślę, że z przyjemnością będę go nosić. Fajna jest też ta podszewka w paski, którą widać właśnie tutaj na kapturze, no bo generalnie tak tej nie nosicie. Kolor jest dosyć neutralny, więc spokojnie można do tego dobrać miliony różnych apaszek i to będzie wyglądało fajnie. Tak więc, no ja jestem zadowolona z tego zamówienia, naprawdę, tak jak mówię, nie pasuje mi jedynie do końca ten stanik, ale jestem w stanie, wydaje mi się, jakoś go tam uratować, więc tragedii takiej wielkiej też nie ma. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten film i to zamówienie z Rose Gal. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja naprawdę jestem zadowolona z tego swetra, w szczególności mega się w nim czuję, naprawdę kolorystycznie i w ogóle no mega mi pasuje, po prostu czuję się w nim dobrze. Tak więc tak, dosyć tych planów, wracamy do tematu. W opisie znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, jak zawsze, jeżeli chcecie sobie zerknąć, co ile kosztowało, bo ja cen oczywiście nigdy w przypadku takich holi nie pamiętam. Najbardziej pamiętam ceny rzeczy, które kupuję stacjonarnie przeważnie. Tam też znajdziecie namiary na moje media społecznościowe. Jak zawsze serdecznie zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam jestem najczęściej. Jeżeli nie ma mnie tu, jest duża szansa, że będę tam. Bo nawet jeżeli znikam, to tam szybciej się pojawiam. Tak. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to gorąco zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienie, jak tylko jakiś nowy film na moim kanale się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!